Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj 50 minut, ale spokojnie, obiecuję, nie będzie dramatów, robimy sobie tak mieszanie, jeden tydzień ciężki, to drugi trochę lżejszy. Więc dzisiaj zrobimy sobie 30 minut dynamicznego pilatesu, takiego wzmacniającego mięśnie środka, ale w ogóle aktywizującego wszystkie grupy mięśniowe, natomiast dynamicznego, więc się troszeczkę zmęczymy przez 30 minut, a potem zrobimy sobie ćwiczenia wzmacniające i rozciągające i też trochę relaksujące przez 20 minut z jogi i tyle. No i finito. Możecie iść odpoczywać. To co, jedziemy. Ja sobie tu będę kontrolować czas, żeby Was nie przeciągać. Okej, słuchajcie, zaczynamy od tego, że kładziemy się na macie. Chciałabym, żebyście na samym początku tylko i wyłącznie uruchomili odcinek lędźwiowo-kręgosłupa, ok? Czyli pogłębiamy lordozę, a następnie wciskamy kręgosłup mocno w matę. Dobra? Na razie tylko tyle. Spokojnie sobie go rozruszamy. Wdech. Ok. Stopy blisko, dość blisko pośladków. Ręce wzdłuż ciała. Dobra. Zatrzymajcie w pozycji neutralnej, czyli cały czas dociśnięty tutaj odcinek lędźwiowy kręgosłupa i krzyżowy. Nie możemy wsadzić dłoni, tak? To jest najważniejsze, żebyśmy tutaj nie mogli wsadzić rąk. To wtedy jest dobrze, utrzymywana pozycja, ok? Więc cały czas, słuchajcie, przez trwanie, cały czas trwanie ćwiczeń staramy się, żeby utrzymać dokładnie tę pozycję. I słuchajcie, na razie będziemy robić tylko tyle, ok? Że będziemy dwie ręce wyprostowane i dwie nogi, ok? I będziemy opuszczać na zmianę prawą rękę, lewą nogę i lewą rękę, prawą nogę, tak? Będziemy robić na zmianę. I cały czas dbamy o to, żeby odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa był mocno napięty, czyli napięte mięśnie brzucha, ok? Tylko tyle, z wydechem, jedziemy, wydech. Spokojny ruch. Ostatni raz. Ok. I bardzo powolutku wyciągnijcie jednocześnie proste ręce i proste nogi. Trzymamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ściągnij. I jeszcze raz. Do 9. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ściągnij. No to co? 8. 1, 2, 3, 4. Trzymamy. 6, 7, 8. Ok, do 7. Mocno trzymajcie brzuch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, no to co? Do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Powolutku świadomie ściągnij. Mocno prowadzimy, cały czas prowadzimy ruch, tak? Nie rwiemy, nie odrywamy kręgosłupa. Dobra, jedziemy. Do 5. Wdech. 1, 2, 3, 4, 5. Już teraz łatwiej. Wdech. 1, 2, 3, 4. I do 3. 1, 2, 3. I jeszcze 2. 1, 2. I ostatni. Trzymamy. Ok. Poproszę o ciekawkę.
Okej, słuchajcie, teraz bardzo podobne ćwiczenie tego, które było na początku, z tym, że będziemy dodatkowo jeszcze prostować nogi, dobra? I dodatkowo skręcać się w tułowiu, czyli... Okej, dobra, pokazuję. Słuchajcie, będziemy robić tak. Obie nogi zgięte w kolana. Unosimy się do zgięcia, okej? Prostujemy. Obie nogi. Wracamy. I hop. I jeszcze hop. Wyprostuj. Hop. I wróć, dobra? Tylko tyle. No to co? Dwa razy po 8 na stronę. Powolutku. Unieś, skręć, wyprostuj, wróć, hop. Wydech. Hop. Hop. Wróć. 7. Hop. 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 Wróć. I skręć. Wyprostuj. Wróć. 6. Hop. 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 Trzymamy się. 5. Hop. 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 Wróć. I 4. Pomieszałam się, jak mnie boli. 3. Hop. 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 Jeszcze 2. Ostatni raz. Hop. 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 I luz. Oj, poziom skomplikowania tego ćwiczenia mnie przytłoczył. Dobrze, słuchajcie, powolutku. Trochę odpocznę mięśnie brzucha, popracują dla mięśnie, tak? Mięśnie pośladków i mięśnie łuka, okej? Mamy ugiętą lewą nogę, prawa jest wyprostowana. Będziemy unosić, odwodzić do boku, wracać kołem i hop, dobra? Tylko tyle. Bardzo proste. Spokojniutko. Ręce mogą być wzdłuż ciała albo prostopadle, jak wam wygodniej. Staramy się iść do pojęcia, jak dźwiamy. No to co? Jedziemy. Hop. Wdech. Odwiedź do boku. Hop. I wróć. I hop. Hop. I wróć. I hop. 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 I wróć. I 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, zostajemy tą nogę, będziemy się do niej wyciągać i wracać, ok? Dwa razy po 8. Z wydechem w górę. I 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze jedna ósemka. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Okej, luz. Otwórz delikatnie pachwinę, pozwólcie się rozluźnić, można wyprostować nogę. Okej, słuchajcie, teraz troszkę bardziej skomplikowana forma tego ćwiczenia, a mianowicie jesteśmy podparci na łokciu, ta noga jest cały czas prosta i jedyne co będziemy robić, to unosić tę nogę do drugiej. Ok? No i cały czas mamy rękę po skosie, po to, żeby dodatkowo pracowały mięśnie brzucha. Natomiast możemy się z tym delikatnie podpierać, ok? Dobra, no to co? Dwa razy po 8. Jedziemy. I 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze jedna ósemka. 8. Trzymajcie się. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okej. Luz.
Dobra, i od razu przejdziemy do ostatniego ćwiczenia. W tej pozycji będziemy po skosie prostować nogi nad ziemią w lewą stronę, a później w drugą całkowicie, obracając się na pośladkach, tak? Z boku na bok. Dobra? Dwa razy po 8 i robimy drugą nogę. No to co? Go! 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jeszcze jedna ósemka. Go. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tak. Ok, połóżcie się na plecach. Przyciągnijcie obie nogi. Pomaszerujcie chwilę. I co? Całe już skomplikowane ćwiczenia na lewą stronę. I męczące. Dobra. Słuchajcie, więc ugięta jest prawa noga, lewa jest wyprostowana. Prostujemy, odwodzimy do boku, wracamy. Wdech. Ok? Dwa razy po 8. No to go. I 8. Palce, stopy pracują. Point. Flex. Wdech. 4. 3. 2. 1. Jeszcze jedna ósemka. A teraz ciężka noga, tak? O, popracowała. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ale wolę po chwilę. 1. Ok. Przyciągnijcie nogę. Delikatnie do boku, otwórzcie bakinę, można wyprostować kolanie. Lewa wyprostowana. Będziemy się unosić i odkładać. Oj, znowu szapki celuję. Dobra, no to co, dwa razy po 8, jedziemy. Go. Wydech. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, jeszcze 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Ok. Luz. Przyciągnijcie nogę. Otwórzcie do boku. Można wyprostować pod kolanem. Rozciągnijcie. O, pachnie. I dwugłowy. Czworogłowy. Dwugłosek. I krawiecki. Ok. Boi mnie wszystko. Dobra. Ok. No i znowu słuchajcie, ta nieco trudniejsza wersja. Czyli podpieramy się na łokciu. Nasza noga jest wyprostowana. Drugą będziemy unosić do niej i opuszczać. Dobra? Dwa razy po 8. Jak potrzebamy. Do tego jedziemy. I 8, sorry. 7. 6. Nogi się wyrobią. 5. 4. 3, 2, 1, jeszcze jedna ósemka, 8, 7, 6, 5, 4,
ściany. Rano z różnicy. Okej, słuchajcie. Jeszcze ćwiczenie na brzuch, skoro teraz troszeczkę odpoczął. Nogi też popracują, ale głównie będzie pracował brzuch. Podnosimy się. Mam lekko ugięte kolana. I jedno co będziemy robić, to naszą fletusową setkę na pewno pamiętacie. Czyli 5 wdechów, 5 wydechów. No to co? Mocno pięty brzuch jedzie i. Dycha. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Okej. Dobrze, słuchajcie, prostujemy obie nogi. Tułów jest delikatnie uniesiony. I powolutku obciągamy palce. Opuszczamy raz prawą, raz lewą. Jedziemy, wydech. Z wydechem, wydech. Trzymam mocno brzuch. Trzymamy się. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Okay. Luz. Odpoczywamy. Wchodzimy nieco wyżej. Mamy przyciągnięte nogi do klatki piersiowej. I to, co będziemy robić, to opuszczać i przyciągać. Tym razem walczymy o to, żeby był prosty kręgosłup, tak? Więc oprócz tego, że wzmacniamy mięśnie brzucha, wzmacniamy mięśnie przekręgosłupowe. Zobaczcie. Ok, no to co? Prosty kręgosłup, lekko ugięte nogi. Jedziemy, opuszczamy, wydech, wydech, prosty kręgosłup, wydajcie skręt tułowia, cztery, trzy, dwa, jeden, tylko zatrzymaj, osiem, siedem, prosty kręgosłup, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, luz. Ok. Głęboki wdech i z wydechem powrótku. Opuszczamy tu. Odpoczywamy chwilkę. Słuchajcie, teraz w tej pozycji chciałabym, żebyście chwilę pomaszerowali tak, jak chcielibyście wyjąć wasze nogi spod pośladków, ok? Mocno. Jesteśmy tutaj mocniej złożeni jak scyzoryk, a tu cały czas hop, wędrujemy do tyłu. Ciągniemy kością ogonową pośladkami, ok? Dobra, jesteśmy na końcu. I jeszcze raz zaciągnijcie mocno tułów do waszych ud. Popatrzcie przed siebie i opuśćcie głowę powolutku, rozluźnijcie kark. Ok, kochani. Podpieramy się na prawej ręce. Lewą nogę
Na prawej ręce i na prawej nodze. Okej, okay, ale dzisiaj wszystko mieszam. Na prawej ręce i na prawej nodze. Chciałabym, żeby się nie otwarte udo, tak? Żeby nie było to zamknięte, tylko żeby było tak, aby można było złączyć stopy. Będziemy zamykać i otwierać. Tylko tyle. Zamykać i otwierać. Dobrze? Mocno spinając pośladki. No to co? 3 razy po 8. Jedziemy. I zamknij. Otwórz. Możemy patrzeć pod podłogę, będzie wygodniej. Otwórz. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Mocno. Wdech i wydech. Jeszcze czwórka. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Otwieramy biodra. Wdech i wydech. Ostatni. Wdech i wydech. 2 ósemki. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I dodajmy zejście w dół, czyli hop i otwórz, dokładnie. 2 i otwórz, 3 i otwórz, 4 otwórz, 5 otwórz, 6 otwórz, 7 otwórz, 8 otwórz, luz. Ok, słuchajcie, teraz podpieramy się z tyłu na palcach stopy prawej, tak żeby się nie dodatkowy podpór. Lewa noga jest wyprostowana i również lewa ręka. I będziemy przyciągać kolano do łokcia. To wszystko z wydechem. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ok. Słuchajcie, i ostatnie ćwiczenie na tę stronę. Będziemy do przodu ciągnąć nogę i do linii prostej, ok? Trzymamy się mocno, staramy się nie skręcać bioder. Wyciągamy mocno bok tułowia, 2 razy po 8. No to go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, ostatnia ósemka, ale boli. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, luz. Ok, usiądźcie na waszej prawej, na waszym prawym budzie, wyciągnijcie na chwilę. Rozciągnijcie, a tak, jak najwyżej waszą kostkę i piętę od pachwiny. Rozciągnijcie pośladek, prawy pośladek, prawy udoch. Odpocznijcie. Wszystko na drugą stronę i to będzie koniec naszych ćwiczeń dynamicznych pilatesowych. Później już się tylko powzmacniamy i porozciągamy w pozycjach jogi. Dobra, ok. Trochę odjechałam, więc zwykle podwiedzę. Dobrze, słuchajcie, podpieramy się tak jak przed tym. Otwarte udo, łączymy stopy. Ok, wyciągamy się w górę, będziemy zamykać i otwierać 2 razy. Normalnie później będziemy opuszczać. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze z matą.
7, 6. Mocno wspinajcie pośladek, mocno otwierajcie biodra. 4, 3, 2, 1. I z opuszczaniem. Hop, góra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Teraz już normalnie podpieramy się z tyłu na palcach stopy lewej. Przyciągamy kolano do łokcia. 3 razy po 8. No to go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale ciężko. Ok, słuchajcie, przed nami ostatnie, najcięższe, czyli sprostowanie nogi. W przodzie 2 razy po 8. I rozciągamy. Ok, no to co? Trzymamy się. I go. 8, 7, 6, ale ciężka noga. O, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, jeszcze jedna ósemka, trzymajcie się. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, tak. I od razu siadamy na lewym udzie. Wyciągamy palce i pięty jak najwyżej, jak wiele twarzy. Rozciągnijcie lewy pośladek i lewe udo. Odpocznijcie. Ok, napijcie się wody, zostało nam 20 minut jogi, pozycja wzmacniających i relaksujących, rozciągających. Chodźmy trochę. Ok, drodzy, usiądźcie sobie na początku waszej maty, zostawcie miejsce dla klatki piersiowej i dla tułowia, usiądźmy sobie pośladkami na piętach i powolutku, przez taki kocik grzbiet, takie odpychanie się, schodzimy coraz niżej dół do pozycji dziecko oczywiście. I chciałabym, żebyście mieli mocno szczapione palce u dłoni. Żebyście się mocno wyciągali do przodu i jednocześnie ciągnęli w tył. Czyli pośladki ciągną mocno w tył pięt, a nasze palce w przeciwległym kierunku. Odkładamy czoło, wyciągamy w ten sposób mocno z dolnych żeber. Rozszerzamy przestrzeń między łopatkami. Oddalamy barki od uszu. Oddychajcie. Do podporu przodem i zróbmy kocik głęboki wdech z wydechem i jeszcze raz wdech z wydechem i jeszcze raz wdech. Ok, wróćmy do pozycji neutralnej kręgosłupa i postarajmy się teraz jak najmocniej wyjść rękami do przodu, jednocześnie wpychając naszą klatkę piersiową, naszą obręcz barkową w dół. Ok, mocno w matę. A nasze pośladki ciągną nas do góry. Dociążamy nasze barki.
powolutku przejdźcie do baby kobry. Odłóżcie tułów, wasze dłonie blisko dolnych żeber. Podwincie palce i wejdźmy do psa z głową w dół. Wdech jest głową w dół. I słuchajcie, przede wszystkim wciskamy mocno nasze barki w matę. Oddalamy przestrzeń barkową od uszu. Prostujemy kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Na samej oczywiście długości, dopiero później staramy się odłożyć pięty. Dobra, najważniejsze jest prosty kręgosłup. Ok, odrywamy powolutku prawą nogę. 5 plus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powolutku ugnij kolano i przeprowadź nogę między dwoje. Ok, odłóż lewe kolano. Ręce schylone do głową. Wdech nosem, wydech ustami. Staraj się rozluźnić pachwinę. Nogi lewej. Pogłębić rozciąganie. Ok. Powolutku wróć. I odłóż dłonie po wewnętrznej stronie. Uda. Złap lewą ręką za prawą stopę. Odłóż łokieć i mocno skręć tułów do prawego uda. Wyciągnij lewą rękę w górę. Oddychaj. Wdech nosem. Wydech ustami. Powolutku wróć. Wejdź na stopy, palce stopy lewej. Dołącz lewą nogę do prawej. Głęboki wdech. I powolutku zejdź w dół. Doprostuj kręgosłup. Głęboki wdech. Popatrz w górę między dłonie. Zejdź do pozycji krzesła. Za prawą ręką odwróć lewą nogę. Złącz ręce z tyłu. Pochyl się mocno do przodu. Palce stopy lewej nie wychodzą przed kolano. Pogłębiamy skłon, kto może. Palce stopy prawej patrzą pod kątem 60 stopni. I powolutku otwórz się do tyłu. Pochyl do przodu. Bardzo powoli z wdechem. Wdech. I wdech. Wdech nurkujemy. Wydech. I wdech. Jeszcze dwa razy. Wdech. Ostatni raz. Rozpleć dłoń, połóż lewą dłoń przy swojej lewej stopie. Możesz oprzeć na łydce, możesz na stopie, jak ci wygodnie. Otwórz mocno bok tułowia. Wyciągnij się do pozycji lewej nogi. Ugnij lewą, lewe uda, lewą nogę. Odłóż prawą rękę na lewym udzie. Jeszcze mocniej pogłoskę. Patrzymy w sufit. Prostujemy lewe kolano. Jeszcze raz uwolnij rękę. I za prawą ręką wróć do góry. Ok. Wracamy.
swojej lewej nogi. To, co przedtem robiliśmy do prawej, tak? Czyli teraz w drugą. Prawą dłoń oprzyj na lewej stopie. Okej? Okay. I teraz powoli dołącz prawą nogę do lewej. I znowu mocno odegnij kręgosłup. Hop. Wróć w dół. W połowie drogi. Do prostej kręgosłup. Za lewą nogą tym razem, właściwie będę robić tyłem na was. Za lewą nogą, ok? Idziemy tyłem. Łączymy obie łopatki z tyłu. Łączymy dłonie. Pochylamy się do przodu. I znowu. Tył. I przód. Tył. I mocno wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ok, otwórz prawą rękę przy prawej dłoni, otwórz tułów, wyciągnij lewą rękę w sufit. Odkręć bark, odkręć tułów, tak byś chciał przykleić kręgosłupem do ściany. Wyprostuj, podciągnij prawą rzepkę, wyprostuj kolano. Ugnij. Lewa ręka. Na prawe udo. I jeszcze mocniej pogłębi skręt. Ciągnij się w górę. Powolutku zejdź w dół. Odłóż tułów. Okej. Dołącz prawą nogę do lewej. Usiądź w pozycji dziecka. Ok, porozciągamy sobie jeszcze trochę kończyny i biodra, one dzisiaj dość mocno pracowały w naszym treningu pilatesowym, więc teraz sobie je porządnie rozciągniemy, dobrze? Chciałabym, żebyście pamiętali o sprocie. Prawa noga z przodu, zaplatamy ją na lewą, chciałabym w takim półlotosie, ok? Dobra. I na razie tylko tyle. Głęboki wdech, z wydechem zejdźmy w dół. Rozciągniemy nieco biodro. Przyciągnijcie sobie waszą nogę tak, jakby to był, jakby to był dzidziuś. Ok? I pokołyszcie troszkę. Ok, podpieramy się z tyłu lewą ręką, prawą ręką od wewnętrznej strony stopy. Łapiemy i prostujemy. Jednocześnie podpieramy się z tyłu po to, żeby się wyprostować. Thank you.
powolutku odkładamy nogę do boku i powoli skręcamy tułów. Ląduje tym razem odkręcona w drugą stronę, tak czy jak mówiliśmy, pięta na wysokości pomiędzy pachwiną, pomiędzy pachwinami, to teraz odkręcamy ją na zewnątrz, tak palce stopy patrzą w ciebie. Ok, i jeszcze raz dokładnie to samo. Lepcie dłonie, jest, jest. Będziecie robić spirale. Powolutku wracamy. Noga prawa wleży w ciągu wyprostowana. A my... O, tak. Rozciągamy. Czworo głowy. Lewego uda. Będzie boleć. Powolutku. Kto może odkłada się zupełnie na płask, kto nie zostaje na łokciach. Przez prawą stronę, nie przez szafki. Wróćcie. I zmienimy wszystko na drugą stronę, czyli teraz prawa stopa jest pod spodem, lewa na górze. Na początku głęboki wdech, powolutku zejdźcie do przodu. Postarajcie się rozluźnić oddechem. To miejsce, gdzie boli, czyli gdzie jest boli pośladek w wyłączeniu. Powoli wróćmy do góry i znowu weźcie sobie stopę i nogę, tak jakbyście chcieli ją przytulić, rozruszajcie delikatnie w biodrze, ok, podeprzyjcie prawą ręką z tyłu, lewa od wewnętrznej strony, prostujemy się mocno w górę, oddychamy, starajcie się jednocześnie nie odrywać prawego kolana. Odkładamy nogę, tak jak była, i my powoli skręcamy się w jej kierunku, odkładamy nogę. Rozciągamy mocno po głowie. Podnosimy się i co? Nasza noga ląduje w drugą stronę. Mamy troszkę większy kąt. Mocniej się skręcamy. Odkładamy bok tułowia. I znowu splećcie dłonie. Skręćcie i splećcie. Przez szafki lewą stroną wracamy do góry. Usiądźcie jeszcze po turecku. Głęboki wdech.
potem tam idę. I ostatni raz. Za prawą ręką bok. I drugą. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego weekendu. Namaste.